Hej, dobry, szczęście, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was Insta test z pyrką, z ziemniakiem. Mam nadzieję, że wam się spodoba, więc zaczynajmy. Może zobaczmy najpierw, jaki to film. O, fajnie, fajnie. To co? Sprawdzimy, czy to naprawdę działa, czy to nie ma z wielkiej ściemy i oczywiście, czy to jest bardzo łatwe i tak prosto, szybkie, jak wygląda na filmie. Okej, okay, więc na początku przykroimy ziemniaka. Tutaj sobie natniemy go tak wzdłuż, wszerz, nie wiem jak to powiedzieć. Jeszcze raz przytniemy, żeby nie było ściemy. Zrobimy 2-3 ziemniaki, bo jak może się jeden nie uda, to może inna się uda. I ostatni. I wrzucamy pyry do wody i gotujemy je. No i zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Czekamy teraz. Okej, moi drodzy, więc chwila prawdy. Wystudziłem trochę ziemniaki, teraz będziemy je przekręcali w dwie różne strony. Zobaczymy, czy zejdzie skóra. Sami widzicie. Tak trochę schodzi, trochę nie. Ale może to był zły ziemniak. Spróbujemy w drugim. No nie wiem, czy to jest tak... Takie dobre rozwiązanie. Trochę mi smutno z tego powodu. Okej, okay, ostatni ziemniak. To musi się na pewno udać. No, ostatni się udał. Trochę było trudno, ale dał radę. Dał radę. Jak myślicie? Myślę, że nie dał rady. Ale nie było aż tak źle. Ostatni był najlepszy. Moi drodzy, sami widzieliście. Ja się nie wypowiadam. Dla mnie troszkę się udało, pierwsze dwa kartofelki nie. Sam nie wiem, czy to się udało, czy nie. Oceńcie w komentarzach i oczywiście wypróbujcie to sami w domu. Bo trzeba trochę też przetestować. Może wam się uda, może użyjcie innego ziemniaka, pyrki, kartofla. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę i piszcie w komentarzach jakieś kolejne Insta testy. A ja to przetestuję w kolejnym odcinku. Polecam na mojego Facebooka, Instagrama, to już by było chyba tyle na dziś. Trzymajcie się, pozdro, DJ!